Witam Państwa serdecznie, tym razem w Jabłoniach. Dzisiaj o delikatnym przeżydzaniu, które tutaj będzie na tej gali i o dokarmianiu w tym okresie po kwitnieniu, czyli w momencie, kiedy są bardzo intensywne podziały komórkowe. Zapraszam. Przedstawiam Państwu Gala na M9, to jest Brookfield. Tu posadzona co 80 cm. Tu akurat jeden rządek co 60, bo troszeczkę więcej drzewek zostało. Proszę Państwa, to są drzewka, które były tutaj posadzone dosłownie rok temu, w maju. To były okulanty przywiezione od Marka Bielaka. Były skrócone wszystkie gałązki boczne. Wypuściliśmy mocny przewodnik do góry. No i w tej chwili na górze też była zrobiona już korekta. Obłamano te pąki podwierzchołkowe, tak żeby przewodnik nie miał żadnej konkurencji, żeby mógł silnie rosnąć do góry. No i cóż, te pąki, które się pojawiły bezpośrednio na przewodniku, w tej chwili to możemy śmiało powiedzieć, że są oszukane. To znaczy pod tym względem, że one w całości prawdopodobnie wszystko się osypie. Będą owoce tylko na typowych krótkopędach. I bardzo dobrze, bo te jabłka będą większe, będą lepszej jakości. Bardzo delikatne przerzedzanie po kwitnieniu zaraz można było zrobić fiksorem. W dawce raptem 150 ml na 1000 litrów wody na hektar. I w takich młodych drzewkach, które są bardzo wrażliwe na przerzedzanie, taki zabieg wystarczy. No i jakie mamy efekty? Bardzo ładne osypywanie się zawiązków, tych słabszych. Zostają dwa jabłka, tu będą dwa, tu będzie jedno, tutaj będą dwa, tu się wszystkie osypią, zostanie jeden, jeden. Najczęściej to będzie tylko jedno jabłko lub dwa. I na takich młodych drzewkach już nie będzie żadnej poprawki z przerzedzaniem chemicznym oczywiście. Natomiast ręcznie pewnie jeszcze będzie można w sezonie przejść i gdyby gdzieś się trafiły jabłka, które są dwa, trzy w jednym pąku, no to będzie można to rozciąć. Co jeśli mamy drzewa większe, starsze i kiedy tych zawiązków jest bardzo dużo? Możemy jeszcze w tej chwili zrobić przerzedzanie też fiksorem, pod warunkiem, że jabłka mają wielkość powiedzmy około 8 mm. I wtedy sam fiksor wystarczy. Co prawda na etykiecie wyczytamy, że tam może być nawet jabłko wielkości, zawiązek wielkości od 8 nawet do 12 mm. Ale proszę Państwa, w tak późnym czasie to działanie jest zawodne. Jeśli zawiązki mają już 10-12 mm, wtedy polecamy mieszankę. Benzyloadenina plus fiksor. Oczywiście benzyloadenina jest droga. Powiedzmy, że stosując w mieszance z fiksorem, dawkę benzyloadeniny możemy obniżyć o 1/3. I dodajemy tylko setkę fiksora. Będzie znacznie taniej, a na pewno nie gorzej, wręcz przeciwnie, lepiej. I jest to bardzo późne przerzedzanie, ale bardzo skuteczne, bardzo bezpieczne, bo już wiemy, ile zawiązków mamy. Mało tego, dodatek benzyloadeniny w tym przypadku będzie bardzo dobrze wpływał na wielkość owoców, na ich jakość, ponieważ cytokininy jakby wydłużają okres podziałów komórkowych. A więc jabłka będą i większe, ale też świetnej jakości wewnątrz. No i o to chodzi. Proszę Państwa, a co w przypadku, kiedy mamy na przykład jonagoldy albo ligole i tych jabłek jest bardzo mało na drzewie? No wtedy zamiast przerzedzania po prostu proheksadion wapnia w tym celu, żeby przyhamować jednocześnie wzrost drzew, które przy małej ilości jabłek będą chciały rosnąć bardzo silnie, ale też proheksadion wapnia ma tą właściwość, że jakby przykleja zawiązki.
tak to potocznie mówimy. A więc tam, gdzie mamy galę, gdzie mamy bardzo obfite owocowanie, przerzedzanie. Tam, gdzie jabłek jest mało na drzewie, zwłaszcza na tych odmianach silnie rosnących, tam proheksadion wapnia. Co z dokarmianiem? Tak jak wspomniałem, to jest okres bardzo intensywnych podziałów komórkowych, a więc przede wszystkim fosfor. Oprócz fosforu wapń. I w tym momencie podajemy fosfor po to, żeby zapewnić dobrą energetykę w okresie podziałów komórkowych. I wapń, nie musi być to duża dawka, może być malutka, ale ona już będzie bardzo dobrze wpływała na jakość owoców. Co polecamy? Kalfomyt, czyli połączenie fosforu z wapniem. Nawóz o silnym działaniu zakwaszającym, więc jeśli robimy mieszankę, na przykład z kaptanem, no to kalfomyt wlewamy pierwszy. Ja przypominam, że ta górna dawka 2 litry na hektar, którą możemy przeczytać na etykiecie, dotyczy dużych ilości wody. Więc jeśli mamy w zwyczaju stosowanie powiedzmy 500 litrów wody na hektar, no to obniżmy tą dawkę na 1,80 litr, może nawet 1,5 litra. To będzie na pewno bezpieczne. Wlewamy kalfomyt jako pierwszy. W następnej kolejności możemy dodać na przykład kaptan. No i na koniec na przykład aminokwasy. Polecamy Great VG, czyli aminokwasy pochodzenia roślinnego. Bezpieczne. Jest to jednocześnie bardzo dobry antystresant. W dawce od 1 litr do 2 litrów na hektar. W zależności, czy chcemy bardziej pobudzać drzewa do wzrostu, czy nie. Czy uważamy, że drzewa są w słabszej kondycji, czy w mocniejszej. To dawka Great VG niech będzie od tego uzależniona, od 1 litr do 2 litrów na hektar. I na początek to wystarczy. Co w następnej kolejności? Magnez i mikroelementy, czyli Green Mix. Green Mixa proponujemy podawać często, jeśli to jest możliwe, do każdego oprysku. Wtedy dodajemy po prostu 0,5 kg na hektar. Małe ilości, a często. Jeśli mamy odmiany, które są bardziej wymagające pod względem magnezu i mikroelementów, no to dajmy na raz dawkę 1 kg na hektar. Oczywiście Green Mix, ponieważ troszeczkę delikatnie zakwasza wodę, też będzie jednym z tych nawozów, które będziemy dodawali jako pierwsze do opryskiwacza. No i tyle. Zapraszam Państwa do następnych odcinków.